Hej, z tej strony Lundra, a dzisiaj jedziemy znowu na podróż szlubową i będziemy dzisiaj z Asią i Rafałem i zobaczymy, co tym razem uda się nam znaleźć. Czas nie najgorszy, bo idziemy na miejscu gdzieś 15 po 8. Ustawa jest to 8, ale taki mały sklepik, gdzie nikt nie chodzi, więc raczej nie będzie kłopotu. Czyli de facto na 9. Tak. Musimy zdążyć. A 9 jest najważniejszy duży drop w takim dużym sklepie. Jak ktoś pozna miejscowość, tym razem mniej ułatwimy niż poprzednim razem, to wygrywa pozdrowienia. Dobra, jesteśmy w sklepie. Na dropie wpadło nam parę rzeczy. O 8 też, ale to pokażemy później. Na pierwszy ogień idą takie piękne swetry. Ten na przykład jest moherowy ze skórą. Tu piękne kwiaty. Oczywiście kultowy Carlo Colucci. Taka piękna jakby tweedowa marynarka. Klasyk, czyli krunek czempiona. Tu dziękujemy pani Violi. Tu coś na lato, czyli popularne wzory. Tam studio, jedwabna bluzeczka, swoją drogą bardzo ładna. Tu w ogóle zaskoczenie miłe, bo spodnie Levi'sa po prostu w idealnym stanie. Wyglądają jak nowe. Tu coś na bazar, czyli cardigan Lacoste. Tu też tak samo, podobny w stylu co Champion, Russell bluza. No i na koniec coś po prostu, co od razu zwróciło moją uwagę. Jest to płaszcz z alpaki, swoją drogą, po samym składzie. Bym na pewno też go kupiła. Zaglądam do środka i okazało się, że to jest Jill Sander. Takie płaszcze kosztują i po 25 tysięcy. Więc to jest na pewno najlepsze znalezisko już dzisiaj. I w tygodniu chyba też. Nie tego. Jesteśmy już po pierwszej dostawie. Razem kupiliśmy 15 rzeczy, a zapłaciliśmy ile? 168, bo 11 była gratis. Powiedzmy, że płaszcz Jill Sander był gratis. Asi dzisiaj nie sprzyja szczęście w pierwszym sklepie. Nie, kupiłam, ale po prostu jakoś nie wiem, nic mi się nie podobało, jestem wybredna. Bywa i tak, jedziemy dalej. A mamy jeszcze ten. Asia, tam z tyłu te spodnie, pokaż Versace z tamtej dostawy po 8. One są na wierzchu. To są takie rureczki, tak? No, za 90. Mają ten, tutaj jest taka metka i mają wszędzie takie śliczne meduzy. No. To byłoby tyle. Lecimy dalej. Wyprzedaż po 3 złote, ale Rafał, o tu jest Rafał, haps, haps. Cześć. Nie, pokaż, co znalazłeś. W sumie to najlepsze to. I to tak. No, ale nie chcę na was nie zmyli, bo jest teraz, ile razy tani? Policzmy. 40. 12 to jest 1/4, tak, 40 razy tani, słuchajcie. To 3 złote, super. No to jest rando. U nas biednie, tym razem tylko Armani Calzioni marynarka i dalej nie wiem co. To ładne, szkoda, że malutkie takie. A dalej jakieś takie. Nawet Kizo śpiewa dla nas. Randomy na bazar. To tyle. Bardzo fajne rzeczy. A ty co masz? Ja tylko trzymam. Trzymasz, ale trzymasz, czy trzymasz? To i to. Aha. Haps, haps, haps. I cię nie ma. Nie myślałam, że jestem brudny. Nie. Co masz? O, Danielu, znalazłam spodnie akne. Ciały, ale faktycznie nie było widać, bo było tak. A ja musiałam tak szybko, że kurczę, nie zauważyłem. Wezmę, bo bardzo ładne i w ogóle to jest mój rozmiar, naprawdę. Ale nie wiem, czy zostaną u mnie. Ładne, co? Takie, patrz, niby garniturowe, ale jakby... No, tak pół na pół. Ten zamek jest fajny. Jesteśmy na wyprzedaży, po 3 złote znowu. Pokazuj, co masz, wyskakuj. To dosyć ciekawa rzecz. Takie białe vintage spodnie. O, i z Saint Laurent. Taką fajną bluzką. No to takie klasyki będą. Koszulowe wzory, kamizelka taka, jakby rybacka, trzeba się spodobać. No i najciekawsza rzecz. Znowu, w tym Playboy? Samym sklepie. Nie Playboy. No, Batman z 89 roku. Ale licencja troszkę inna tym razem, no. No, na Skinstarze było. No, a u ciebie to patrzę. A u mnie jakieś takie kwiatowo się dzieje. Też takie podobne klimaty. Dobra, przeglądamy. A kto tu jest? Wyskakuj z itemów. Co mi kradnie? Z gaci mogę wyskoczyć. No taką bluzkę Lidla. Też podoba mi się. Lidla? No, Lidla. Lidla? Fajnie jest Lidla. A co to za nakrycie głowy? Kim, za kogo pan się przebrał? Muszę za to. Mam tak zawsze. A to szaliczek trzeba jeszcze. Gdzie jest twój szaliczek? No może to się. Dobra, słuchajcie, challenge taki. Kto dla Rafała znajdzie ładny szaliczek, ten wygrywa dzisiaj. Dobra. Ja mam lepszy. Nowe, z rękawiczki. I nie zmarzniesz nigdy.
lepszy, z broszką jeszcze znalazłem. Brudnie. Miesz, ładnie na głowę. A szalik? No nie mogę. Jestem zaklejony. O. Co to? Jaka czapka? To jest czapka tego, jednorożca. Nie? Mi się kojarzą te, jak to się nazywa, te takie, te Y, takie pluszaki są, z takimi uszami, tak. Super wyglądasz, wiesz. Co to pisze? 121 lat. 120 lag. Lat. Że lagi. Ale nie, bo ty nie rozumiesz po norwesku. O, a tutaj, o, a ten jest ciepły. Masz coś ciekawego? Tak. Pokazuj. Mam. Tacy ludzie z dawnych lat. Aha. Takie, o, ono. No. Raf Simon, super. Fajne kolaboracje. I co jeszcze? Taką kieckę jeszcze. No, będziemy sprawdzać, czy oryginalne. Zapowiada sprawdzimy. Się nieźle. O, tu było. Aha. Wygląda nieźle, szczerze. Wygląda trochę jak juniorska. Ale to jest jeans. Dobra, będziemy patrzeć. Jesteśmy już po... W ogóle spotkaliśmy się około 9:17:30, także sporo czasu spędziliśmy ze sobą. My jedziemy za chwilę do Warszawy, bo czeka na nas piesek, ale łupy jak najbardziej udane, ja jestem bardzo zadowolona. No my też, w sumie najbardziej z dostawy, wiadomo, z tego płaszcza, a reszta taka, fajne też wyprzedaże były. Nie udało się niestety znaleźć szalika dla Rafa, wszystko jest nierozstrzygnięty. Ale w następnym odcinku może się kolejna uda. Runda będzie. A jutro może wpadniemy do Warszawy, też na pewno wpadniemy do Warszawy, no. Może się zobaczymy. Może, kto wie? Może zmierzymy się w pojedynku, kto zje więcej kawałków na festiwalu pizzy. Czy zje więcej szalików. Albo kto zje więcej szalików. No, dobra, to się żegnamy. Hejka. Pa. Słuchajcie, jest teraz godzina 21. Prawie. My dopiero nadaliśmy przesyłki na poczcie. Chowaliśmy się na bazar, wróciliśmy, godzinę wracaliśmy jeszcze, więc o tej 18 wcale się nie skończy na dzień pracy, jak może myślicie. Więc podejrzewam, że jeszcze nas trochę pracy w domu czeka. Może postawiamy coś na grill. No, a to by było tyle. Dzięki. No, hej. Dobra, kolejny dzień, jesteśmy w Warszawie. Jesteśmy dzisiaj na festiwalu pizzy w Pizzy Hut. Jak sama nazwa mówi, jesteśmy z Asią i Rafałem, przywitajcie. I dzisiaj robimy wyzwanie, kto zje więcej. Myślę, że ja. Chłopacy się boją mnie najbardziej, bo jestem no. Konkurencją, bo ja tyle wcinam, że naprawdę. Ale w ogóle drugi raz to jest mój w życiu, Pizzy Hut na festiwalu. Aczkolwiek podpowiem wam, bo to nie jest do końca prawda. Asia je mało, ale w jednym momencie, a festiwal pizzy trwa długo, więc Asia... Wygra. Zobaczymy, komu się uda to wygrać to wyzwanie, a co będzie, gdy ktoś przegra? Opowiadaj. Na kolejnym spotkaniu wygrany kupuje szalik, który przegrany musi nosić. Całe spotkanie. Okej. Okay. Bo tak naprawdę wiadomo, że challenge będzie między nami. Nie, no Joanna... No proszę nie brać pod uwagę. A może właśnie któryś z nas wygra, skąd wiecie? To może zrobimy inaczej. Między nami. Między nami. Dobra. Albo wy wspólnie, dobra, dziewczyny wspólnie się liczy. No dobra. No w sumie, może być. No, dobra. No to wtedy kto jest przegrany? Albo dziewczyny, albo my, albo ty, albo ja. No tak. Dobra, uczciwe. Wy jesteście jednym teamem. I przegrany okay. Dobra. Uczciwe, bo ja jem zazwyczaj dwa w porywach do trzech kawałków na pizzę. Na pół godziny. Na pół godziny. No. Godziny dostawa. Słuchajcie, mamy jeszcze ile do końca? 20 minut. Mamy 2,5 godziny do zamknięcia restauracji, więc zobaczymy, co tam się uda zrobić. Przed nami pierwszy kawałek. Jest to pizza jaka? Grecka. Grecka. Tu sosiki. Zabawę czas zacząć. No. Albo nie zabawę. Zaczynamy. Dobra, na razie wjeżdża pierwszy kawałek. Jesteśmy po... Pięciu kawałkach. Znaczy my po pięciu, Rafał. A my po trzech. I jak wrażenia? Pięciu do pięciu. Ja jeszcze cisnę. Co najlepsze? Przerwa między pizzą. Dobra, lecimy dalej. No, słuchajcie, Asia już wymiękła. Po czterech kawałkach. Cztery kawałki. Rafał jeszcze walczy. Ile już zjadłeś, słuchaj? 10, ja dzielny. Daniel 9, a ja? 6? 6. 6? 6. No, nieźle też tak, mi idzie. 10 łącznie. O. 10, 9. Dobra, lecimy dalej. Jesteśmy już po festiwalu. Jak wrażenia, Daniel? Jest godzina 23 za 4. Za 4. Festiwal dobiegł końca, raczej godzina otwarcia restauracji. Pani przyszło 10 razy w ciągu 3 godzin, czyli daje to kawałek na średnio 18 minut. Najdłużej czekaliśmy minut 35. Ogólnie mieliśmy bardzo słabe miejsce. Zawsze
nas omijali tutaj. Ale lokal na Łabiszyński, na wylocie na Białystok nie polecamy. Na Toruński. Łabiszyński. Nazywa się Toruński. Przy Toruński. Ale każdy wie, gdzie to jest. Ile kawałków zjadłeś? Zjadłem 12 kawałków, ale zjadłem drugie tyle, gdyby nie to, że nie przyszło. Ale wygrałem. Czyli ubierasz nas wszystkich? Nie, ubieram ja ciebie, Jasie. Nie, ale ja mogłem przegrać, bo ja tych ostatnie dwa jakby już ja nie dostałem. Jakoś było to. Zaraz wejdę na bilans, jeśli się da. Więc ogólnie to tak, Daniel wygrał. Daniel bierze chwilówkę, żeby mieć na... Ubieram wszystkich. Ubiera nas wszystkich we trójkę. Asia zjadła 4 kawałki, ja zjadłam 7. Rafał 11. Czyli remis między dziewczynami. A Daniel 12. Gratulujemy zwycięzcy. To byłoby na tyle. Hejka. Pa.